Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie ministrze, ja będę miał pytania do pana ministra. Ja nie jestem członkiem ani Komisji Sportu, ani Komisji Infrastruktury, więc rzeczywiście te informacje, których inwestycji dotyczy ta ustawa, zobaczyłem tutaj dzięki życzliwości jednego z posłów na iPadzie. I szanowni państwo, ja rozumiem, że rzeczywiście być może warto by było pochylić się nad takim projektem w odniesieniu do inwestycji, które są zaawansowane na poziomie, nie wiem, 80-90%. Tam widziałem niektóre, które mają zaawansowanie 97%, więc rzeczywiście dokończenie ich w ciągu najbliższych parę miesięcy być może miało, w trybie tej ustawy miałoby sens. Natomiast pojawiły się tam także przedsięwzięcia, które tak naprawdę jeszcze rozpoczęte nie zaczęły. Szanowni państwo, ja rozumiem, że specustawa była ustawą specjalną, pozwalającą przyspieszyć proces inwestycji, ale musimy sobie zdawać sprawę, że tą specustawą uderzaliśmy, czy Wysoki Sejm, państwo polskie uderzało we właścicieli nieruchomości. Jeżeli tam widzę inwestycje, które zdaje się są na tej liście tylko po to, żeby zastosować w trybie ich realizacji uproszczony ten tryb wywłaszczenia z nieruchomości, no to oznacza, że także po euro będziemy próbowali ograniczać prawa ludzi do ich własności. I to jest bardzo poważny problem. Wiem, że Polacy mają trochę za dużo tych różnego rodzaju specustaw, które rzeczywiście dotyczą ich mienia, dotyczą ich własności i taki tryb, a tam jest przynajmniej dwie, trzy takie inwestycje, które właśnie chyba jest po to, żeby te wywłaszczenia przeprowadzić w trybie specustawy i pozbawić ludzi wszystkich praw wynikających z własności. Więc mam co do tego bardzo poważne obawy, bo euro już się skończyło, w związku z tym nie ma co chyba szykanować Polaków. Dziękuję bardzo.